Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Faryzeusze może i nie byli lubiani, ale ich umiejętność przestrzegania prawa była na wysokim poziomie. Bynajmniej taką stworzyli wokół siebie otoczkę i tej wersji się mocno trzymali. Jezus natomiast nie daje łatwych zadań swoim uczniom i mówi dziś: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I w tym momencie pojawia się zniechęcenie, bo oni robią to zawodowo, a my jesteśmy amatorami. Tak jak w sporcie, liga amatorska nie może równać się z ligą zawodową. Przeszkodą są oczywiście środki, jakie pakuje się w przygotowanie i wykształcenie. Jeśli więc zastanawiasz się, czy mamy szansę w takich rozgrywkach, to nie ma się co obawiać. Sprawiedliwość, o której mówi Jezus, nie sprowadza się do zewnętrznych aktów, które łatwo zmierzyć. Czy już ktoś wynalazł jakiś miernik miłości? Czy powiedzenie „kocham cię, a ja cię kocham bardziej” będzie odpowiednim stwierdzeniem? Ostatnio słuchałem konferencji księdza Bogusława Kowalskiego, który rozważał temat „po co Kościół?”. I on to ujął mniej więcej tak, że miłość czy gniew jest zero-jedynkowa. Albo kocham w całości, albo wcale. I gniew też pochłania całego człowieka, a nie tylko jego część. Możemy się znaleźć w sytuacji, że widzimy jakąś niesprawiedliwość, wtedy gniew może być usprawiedliwiony. Lecz Jezus przestrzega nas przed uczuciem gniewu. Bóg osądzi, czy był on powodowany wstrętem do popełnionego zła, czy raczej do tego, który się go dopuścił. Gniew, nienawiść, przymus psychiczny, czy też środowisko często zmuszają nas do takich dziwnych czynów, nawet do pozbawienia kogoś życia, bo człowiekowi wydaje się, że ma takie prawo. Przecież życie nie jest naszą własnością, lecz Boga, i zostało nam użyczone na określony czas. Więc naszym zadaniem jest odpowiednio je przeżyć. Przecież jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży mieszka w nas. Jak zapisał to Bolesław Prus, bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Nasze ludzkie życie ma wartość nadrzędną. Jesteśmy stworzeni, by dzielić swój los z drugim człowiekiem. Mesjasz zmienia interpretację negatywnego przykazania „nie zabijaj” na pozytywną interpretację głębokiego i radykalnego wymogu pojednania. Wszystko to może się stać tylko i wyłącznie dzięki miłości. Święty Paweł mówi nam albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przy to miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Gdy myślimy o sprawiedliwości, to nam się wydaje, że ona niesie w sobie równe traktowanie i dzielenie. Tyle, że sprawiedliwość chrześcijańska jest zupełnie inną dziedziną. O ile sprawiedliwość faryzejska zostaje potępiona, o tyle sprawiedliwość uczniów Jezusa ma być przesiąknięta przebaczeniem. Wezwanie „najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem” przynagla nas, by mieć serce otwarte, pozbawione gniewu i kłótni. Takie serce i taki człowiek podoba się Bogu i może wejść do Królestwa Bożego. Więc warto się wysilać, by nigdy nie być powodem zgorszenia innych, choć może są daleko od wiary i Boga. W końcu naszym zadaniem jest jednać ludzi, a nie dzielić. Z Panem Bogiem.